Witam, w dzisiejszym filmiku postaram się przedstawić wszystko na temat trybów czakry Kyubiego. Zapraszam. Standardowo oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy w przeciwieństwie do Kyubiego nie są listkami chytruskami, dlatego dzielą się ze mną pieniążkami. Na starcie powiem tylko, że w tym filmiku chcę pokazać wszystkie formy, żeby łatwiej było odróżnić, bo jak mam być szczery, to oglądając wojnę w Naruto na bieżąco, to wszystko mi się tak jakoś zlało w jedno, że nie jestem w stanie odróżnić tych trybów i mam nadzieję, że po tym filmiku się to zmieni. No i mam inny głos, bo jestem chory, ale jakoś na chleb trzeba zarobić, to ten, lecimy. Tryb czakry Kyubiego i jego formy pokrywają użytkownika zazwyczaj żółtą czakrą, która przypomina płomienie. Formy mogą się nieco różnić w zależności od użytkownika, jednak jest kilka cech wspólnych. Dwa rogi na głowie, sześć magatam na szyi oraz wirujący lub okrągły wzór wraz z liniami wzdłuż ciała użytkowników. Oczywiście po takiej transformacji Jinchuriki zyskuje zwiększone zdolności fizyczne wynikające z używania większej ilości czakry Kyubiego. Ta czakra otacza użytkownika ma również właściwości chroniące go przed uszkodzeniami, dzięki temu otrzymuje on mniejsze obrażenia niż normalnie. Naruto nawet był w stanie dzięki temu trybowi przetrwać ten Tenpenchi. Poza tym wszystkim zmienia się zapach użytkownika i jego sygnatura czakry. Ostatnio taką rzeczą jest to, że z tej czakry Jinchuriki może wytworzyć ramiona, które mogą się przydać w różnych sytuacjach. Naruto najczęściej wykorzystywał je do tworzenia Rasengana i przejdźmy teraz do poszczególnych form. Tryb czakry Kyubiego nazywano często KCM od po prostu nazwy Kyubi Chakra Mod. W tym trybie oczy użytkownika stają się pomarańczowe, ale źrenice nie zmieniają kształtu. Będąc w tym trybie, jest on w stanie wyczuwać negatywne emocje na duże odległości, a także uwalnia potężną siłę życiową, ponieważ drewniane konstrukcje prawie natychmiast dojrzewają w dorosłe drzewa, gdy jest on w pobliżu, a także biali zetsu stają się drzewami, gdy ich dotknie. Mimo tych wzmocnień ten tryb nie jest doskonały, ponieważ początkowo Kyubi odmawia współpracy z Naruto, więc ten nie jest zdolny używać pełni potencjału, przez co nie może używać kul ogniastej bestii normalnych rozmiarów, choć udaje mu się robić miniaturowe wersje Bijudamy. Dodatkowo będąc w tej formie, Kyubi może przejąć czakrę Naruto i jeśli odbierze ją całą, Naruto umrze, dlatego musi on uważać na to, jak długo używa tego trybu i nie powinien robić klonów cienia, ponieważ może to ułatwić Kyubiemu proces przejęcia jego czakry. Tryb czakry Kurame nazywany KCM2, ponieważ jest to ten sam tryb, jednakże już po zgodzie z Kuramą. Źrenice użytkownika stają się wtedy podobne do tych Kuramy, ślady przypominające wąsy stają się znacznie grubsze, a jego płaszcz czakry zmienia się przypominając Haori, podobne do tego, które nosił Minato. Jest to kompletna wersja tego trybu, dlatego Naruto jest w stanie używać Bijudamy, a nawet w razie potrzeby może użyć części ciała Kuramy, a nie jak poprzednio tylko dodatkowych kończyn. Również zyskuje on możliwość przekazywania czakry swojej i Kuramy innym, dając im osłonę z czakry w wersji 1, które poprawiają zdolności użytkowników i przykładowo Hinata była w stanie odbić jeden z ogonów 10-ogoniastego. Kakashi stwierdził nawet, że moc oraz objętość czakry jest większa niż wtedy, gdy Kurama mu przedtem bezpośrednio przekazał czakrę, co poprawiło jego Kamui trzykrotnie, natomiast C twierdzi, że czakra ta bardziej mu przypomina czakrę Naruto niż Kuramy. Jak widać, jest to tryb z obopólnymi korzyściami zarówno dla Kuramy, jak i użytkownika. Tryb ogoniastej bestii. Teoretycznie każdy Jinchuriki może osiągnąć taki tryb swojej bestii, ale na dwa sposoby. Pierwszym, jeśli pieczęć pęknie, wtedy Jinchuriki straci kontrolę nad ogoniastą bestią i umrze. Drugą opcją, tą znacznie lepszą, jest gdy Jinchuriki dogada się z Biju, tak jak w poprzednim przykładzie. Wtedy mogą się oni przemienić w pełnowymiarowe repliki. Tak właśnie postąpili Minato i Naruto z Kuramą. W ich przypadku jednak jest to nieco inna przemiana, ponieważ pozostali Jinchuriki zmieniali się w dosłownie taką samą ogoniastą, jaką mieli. Tymczasem zarówno Naruto, jak i jego ojciec zmieniają się w Kuramę, ale w formę płaszcza, takiego jak w KCM2, z tym, że u Naruto jest to jaśniejsza wersja, a u Minato ciemniejsza. Również czwarty Hokage może wejść w ten tryb bezpośrednio, natomiast Naruto musi najpierw wejść w KCM2. Początkowo Naruto mógł używać tej formy jedynie przez 5 minut, później przez 8, a teraz w sumie nie znamy limitu. W trybie ogoniastej bestii Minato lub Naruto znajdują się w
w głowie awatara Kuramy, bardzo podobnie jak Susano. Mogą oni tam wpuszczać inne osoby, leczyć ich rany, uzupełniać czakrę, a także używać w nich jutsu, jako że nie jest to typowe przekształcenie jak w przypadku chociażby Killera Bee. Kurama także może mówić w tej formie, a także uzyskać nad nią kontrolę, jeśli zechcą, a nawet w filmie Naruto The Last, Naruto i Kurama byli w stanie oddzielić się i walczyć niezależnie. Tryb czakry Kuramy z trybem mędrca. Jest to ulepszona wersja KCM2, w której Naruto dodatkowo używa właśnie trybu mędrca, co ponownie jeszcze bardziej wzmacnia Naruto. Ten tryb możemy poznać po tym, że źrenice Naruto się zmieniają. Wcześniejsze oko z pionową kreską podobną do oczu Kuramy zyskuje dodatkową poziomą kreskę ropuch, tak jak w przypadku trybu mędrca. Ponadto Naruto zyskuje tą charakterystyczną otoczkę wokół oczu. Ten tryb pozwala Naruto znacznie szybciej wchłaniać energię naturalną niż normalnie. Tryb mędrca sześciu ścieżek. Naruto zyskuje dostęp do tego trybu po tym, jak Hagoromo dał mu tą moc. Wtedy ponownie zmienia się jego wygląd, jego oczy przypominają te z poprzedniego trybu, zmieniają kolor na żółty, jednak nie ma on tej otoczki jak z trybu mędrca. Wzory na ubraniu również się zmieniają i to nawet zbyt często, bo wyglądają trochę inaczej za każdym razem. Początkowo na plecach ma on 9 magatam, a nad nimi wzór Rinnegana. Również ma on otoczkę z czakry, wygląda trochę jakby się palił, jednakże już tak się nie świeci mu twarz. Jednak to wszystko na początku, bo później już nie ma wzorów na plecach i znowu świeci mu się mordę jak po wysmarowaniu oliwką. Jest w sumie tylko jeden sposób, by mieć pewność, że to jest ten tryb, konkretnie oczy. Jeśli mają one źrenice krzyżyka, ale otoczkę wokół oczu, to znaczy, że jest to tryb czakry Kuramy z trybem mędrca. Natomiast jeśli nie ma tej otoczki, to jest to tryb mędrca sześciu ścieżek. Wraz z tą formą Naruto oczywiście ponownie staje się dużo silniejszy, zyskuje nowe sensoryczne zdolności, pozwalające wyczuwać nawet limbo, a nawet jest w stanie lewitować. Odkąd Naruto otrzymał tą moc, to ten tryb stał się dla niego standardem. Tryb Asury Kuramy. Naruto był w stanie stworzyć kilka klonów awatarów Kuramy, a następnie połączyć dwa z nich z oryginałem, dzięki czemu miał on 3 twarze i 6 ramion, który przypominał awatar właśnie Asury Otsutsuki. Ten tryb jest właśnie nazywany Asura Kurama Modo i dzięki niemu mógł on użyć Rikudo Chodama Rasen Shuriken, co w starciu z strzałą Indry Sasuke spowodowało, że Dolina Końca i okolice zostały doszczętnie zniszczone. Tryb Baryon. Jest to ostateczna wersja trybu czakry Kuramy, w której zarówno Naruto i dziewięciogoniasty używają swojej czakry, przez co Naruto zachowuje większość swojej ludzkiej postaci, ale niektóre cechy dziedziczy od Kuramy. Włosy Naruto stają się bardziej szpiczaste, a dodatkowo pojawia się coś na kształt lisich uszu. Znamiona przypominające wąsy także stają się grubsze, a te na samej górze zakrzywiają się pod jego oczy, również tworząc coś na wzór lisich uszu. Oczy Naruto zamieniają się w sumie na oczy Kuramy, czyli czerwone z rozcięciem pionowym. Także jak wiecie, jego peleryna z czakry staje się czerwona w anime, a w mandze pomarańczowa i wygląda, jakby miała czarne spięcie pod szyją. Ten tryb ponownie jest jeszcze lepszy niż poprzednie, zwiększa zarówno szybkość, refleks i moc Naruto, ale zużywa też bardzo dużo czakry, dlatego Naruto nie może utrzymać go zbyt długo. Również nadużywanie tego trybu może spowodować, że istota Kuramy zostanie zniszczona, pozbawiając Naruto całej czakry ogoniastego, ale nie zabijając Jinchuriki. I to już wszystkie tryby czakry Kyubiego i raczej nie będzie tego więcej nawet w Boruto. Jeśli mnie spytać, to o ile one fajnie wyglądają, to mnie brzydzi taka forma boostów, żeby kogoś pokonać. A propos wyglądu, to tak jak już mówiłem na wstępie, dla mnie większość tych trybów było nieodróżnialnych, tym bardziej, że potrafią one wyglądać inaczej, a dawać dokładnie to samo, tak jak w przypadku trybu mędrca sześciu ścieżek. Według mnie powinno być to bardziej urozmaicone, tak jak to było z Baryonem. Od razu widać, że to jest kolejna forma, albo wręcz przeciwnie, i nie robić wyjątku tylko dla Kuramy, bo jedynie on ma inny wygląd niż reszta. A co wy myślicie? Czy dla was te wszystkie tryby są bardzo łatwo odróżnialne, czy po prostu ja nie przywiązywałem do tego takiej wagi, bo nawet podczas pisania tego odcinka ciężko było mi się nie pomylić? Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę,
górę i polubić ten filmik. Cześć!